Zastąpi Fernando Santosza w roli selekcjonera reprezentacji polskiej. Według Bugmacherów, najbardziej prawdopodobnym kandydatem na to stanowisko jest Marek Paprzun, czyli trener, który w sezonie 22-23 zdobył Mistrzostwo Polski z klubem Raków Częstochowa. Kolejny kandydat to Michał Probierz, który obecnie jest selekcjonerem reprezentacji Polski U21. Trzeci przewidywany kandydat to Maciej Skorża, obecnie trenujący zespół z Japonii. Oprócz nich możemy również obstawić, że selekcjonerem reprezentacji polski zostanie Marcin Najman, który cały czas czeka. Czeka na telefon? Cały czas czeka na telefon. Iga Świątek, czy też Natalia Janoszek. A według Was, kto powinien zastąpić Fernando Santosza?